2,5 promila miał kierowca, który spowodował kolizję w Jastrzębiu. Policja została powiadomiona, że na ulicy Rybnickiej kierujący Seatem, jadąc w kierunku Żorna, jechał na krawężnik, po czym zjechał na wysepkę ronda Ostaszewskiego, uszkadzając znak drogowy. Gdy kierujący zauważył, że samochód jest uszkodzony, pozostawił swój pojazd pootwierany wraz z kluczykami w stacyjce i oddalił się z miejsca zdarzenia. Świadek udał się za kierującym. Po chwili udało się go zatrzymać. 55-latek został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem ponad 2,5 promila. Pojazd został odholowany na parking strzeżony, a prawo jazdy zatrzymane. Policjanci z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach poszukują sprawców włamania i kradzieży 4 rowerów o łącznej wartości 5,5 tysiąca złotych. Do przestępstwa doszło w bloku mieszkalnym w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łagodnej 14. Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży z włamaniem, o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach, ulica Mickiewicza 1, bądź Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej. Gliwiccy policjanci zatrzymują kolejne osoby mające powiązania z narkobiznesem. Krzewy konopi indyjskich uprawiane były tym razem na terenie jednej z posesji w powiecie częstochowskim. W budynku mieszkalnym i garażu policyjni detektywi znaleźli 510 roślin w różnym stadium rozwoju oraz ponad kilogram suszu roślinnego. Szacuje się, że z zabezpieczonych krzewów można było wyprodukować ponad 11 kg narkotyku. W tej sprawie zatrzymano 53-letnią kobietę, właścicielkę plantacji, za uprawę marihuany grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Szacuje się, że czarnorynkowa wartość suszu uzyskanego z tej plantacji wynosi prawie 500 000 zł. W trakcie prac remontowych strychu kamienicy przy ulicy Plebańskiej w Gliwicach znaleziono ukrytą tam amunicję. 46-letni gliwiczanin, demontując drewnianą podłogę w wykuszu budynku, ujawnił naboje. Rok produkcji 1918. Znaleziono 20 sztuk amunicji kaliber 7,92 mm w 4 łódkach amunicyjnych, najprawdopodobniej używanej podczas II wojny światowej. Jak ocenił policyjny pirotechnik, amunicja taka nie stanowi zagrożenia. Na miejscu wykonano oględziny, znalezisko zabezpieczono procesowo. Policjanci z Wydziału do Walki z Przedsiębiorczością Gospodarczą Mikołowskiej Komendy Policji weszli do lokalu w centrum Mikołowa, w którym odbywał się nielegalny proceder gier hazardowych. W związku z naruszeniem przepisów o grach losowych mundurowi zabezpieczyli 3 urządzenia wykorzystywane do nielegalnych gier i blisko 1000 złotych gotówki. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier. Za przestępstwo prowadzenia gier losowych bez wymaganego zezwolenia lub koncesji grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna. Policjanci z Mikołowa wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na torach kolejowych w miejscowości Wyry. To właśnie tam ujawnione zostały zwłoki mężczyzny. Motorniczy lokomotywy relacji Rybnik Tychy zauważył ciało mężczyzny. Jak się później okazało, to 61-letni mieszkaniec Łazisk Górnych. Na miejsce przybył także prokurator, który po wstępnych ustaleniach zarządził sekcję zwłok denata. Śledczy ustalają przebieg i okoliczności zdarzenia. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na ulicy Władysława Rejmonta w Raciborzu policjanci drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierującego motocyklem. Ten jednak zawrócił i zaczął uciekać. Radiowóz ruszył w pościg. Motocykl jechał z dużą prędkością i próbował zgubić ścigającego ulicami Raciborza policyjny samochód. Kierowca łamał wiele przepisów drogowych i stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Do pościgu skierowano także kolejne radiowozy. Ostatecznie ucieczka skończyła się na ulicy Starowiejskiej. Mężczyzna został zatrzymany i przebadany alkomatem, był trzeźwy. Jak się okazało, nieodpowiedzialny motocyklista to 39-letni obywatel Czech. Trafił do policyjnego aresztu. W Raciborzu na ulicy Einhendorfa 35-letni mieszkaniec Raciborza, wykorzystując nieuwagę kuriera, skradł z kabiny samochodu pieniądze, 7 tysięcy złotych. Sprawca został ujęty przez poszkodowanego i przekazany policjantom z raciborskiej komendy. W trakcie czynności policjanci ustalili, że mężczyzna tego samego dnia dopuścił się kradzieży odzieży ze sklepu mieszczącego się przy ulicy Opawskiej w Raciborzu. Całość skradzionego towaru została odzyskana i przekazana właścicielom za
czyn, którego się dopuścił, trafił do policyjnego aresztu. Wszyscy policjanci zatrzymali 36-latkę, która posiadała papierosy oraz tytoń niewiadomego pochodzenia. Kobieta miała sprzedawać nielegalny towar na jednym z targowisk. Policjanci znaleźli w kartonach przy straganie oraz w jej mieszkaniu łącznie ponad 17 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 2,5 kg tytoniu. Straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wstępnie oszacowano na ponad 18 tysięcy złotych.